cześć, tutaj Leszek z kanału YouTube Kuba Kuba. Dzisiaj jestem w Sobocie. Przyjechałem szybko SKM z Gdańska, chyba najlepsza komunikacja. Proszę bardzo. Sopot, idziemy patrzeć w tym mieście, co tutaj jest ciekawego, ale to chyba dla takiego jak ja obie świata to za bardzo nie będę. No i jestem na dworcu w Sopocie, tamtąd się wychodzi. Nie wiem, czy jestem w Berlinie. Berlin. Dobra. Może już Sopot jest Berlinem? No i idę do wyjścia głównego, tam na ten główny plac, ale nie wiem gdzie. Informacja turystyczna po wyjściu. Wszystko wam dadzą, kurczę, przewodniki, jakieś historia. Nie wiem. Nie jest źle w każdym razie. No i kościół świętego Jerzego, neogotyk, kazał cesarz Wilhelm, aby był ta wieża widoczna dla statków po Zatoce Gdańskiej widoczna, i budowę wsparła cesarzowa Augusta z lat 1899-901. 1901. No zobaczmy, służba Boża. Już tak dla tego, a tu jest ten mąciak, ten słynny. Tak to wygląda tutaj, Sopot, proszę tego. Tu rezydent. A jeszcze zobaczmy te witraże, które tu są w środku. Wojtek, ja tam o długość ulicy, trochę ludzi, ta słynna ulica, 3-miesięczny niedźwiadek, aha, Armii Andersa, tak, to zgadza się, i tutaj właśnie został żołnierzem, możecie przeczytać, cały szlak przy już Armii Andersa i po demilitaryzacji w edynburskim zoo, i tam odszedł, proszę, ten misiu. Fajnie, że go tutaj uwiecznili. To nie? I kamienica mieszkalna z 1898. Zrewitalizowana, odbudowana. O. Według projektu. Nie, to fajnie. To nie? Że coś jest. Jakiś napis nawet, bo tak to by nic nie było wiadomo, że jest, a tak jest napis, no nie? No i dalej idę tą główną ulicą, na razie dużo ludzi nie ma, co dzisiaj jest, czwartek, początek lipca, i krzywy dom, ale taki jakiś zarośnięty, przytłumiony i brzydki, że głowa boli. Współczesna architektura w 2004 roku najczęściej fotografowany. Nie polecam. I pierwsze miejsce w światowym rankingu najdziwniejszych budowli, ale nie polecam, bo po prostu jest zaniedbany. Powiem o to od razu otwarcie. Tak. Nie wygląda to dobrze. I teraz wchodzę. Tam jest latarnia, tam jest Państwowa Galeria Sztuki, Dom Zdrojowy, to taki jakiś plac przyjaciół Sopotu. Wyszedłem, tak wygląda, no, dzieciaki sobie tutaj tańczą, żeby po prostu było
ciekawiej, co nie? No i tak to wygląda, Państwowa Galeria Sztuki. No zobaczymy dalej, co będzie. Hotel w Bobo i coś tam, nie wiem, centrum Hafnera. No i tutaj jest molo tam na wprost. Państwowa Galeria, Hotel Bojo. Ja po prostu pokazuję tak jak przyjezdny pierwszy raz, który nie był w Sopocie. Pod spodem jest przejazd, widzę. I dom zdrojowy, ciekawy budynek. Wybrane dzieła z kolekcji Wojciecha Iwaka na tron doskonałości. Tak to wygląda. I tu jest Park Południowy, dzieje parku, tutaj lekarz napoleoński Jerzy Hafner zauroczył się Sopotem i pierwsze walory zdrowotne tu odkrył. I to jest właśnie, został założony w końcu lat 20. XIX wieku ten park. I tu taka tablica jest, która to opisuje. Dzieje. No i zakład rehabilitacyjny, tam jest molo, a ja idę tam przeczytać o tym parku, może, nie wiem, tu jakaś grzybek, tu jest, on się jakoś tam nazywa, ten grzybek. I solanka ze zdroju świętego Wojciecha z głębokości 800 metrów, samoczynnie, odbiór wykonany w 1973 roku. I jest w grzybku inhalacyjnym dostępna. Gdzie? No to się już pokazuję. Tu jest park, a tutaj jest ten grzybek inhalacyjny z tą solanką. Nie wiem, czy warto jej się napić, czy spróbować, bo strasznie słona jest. Ale idę, palucha włożę i ją popróbuję. Co? Do zupy by się nadała. I tak jak mówiłem o tym Hafnerze, tutaj mam tablicę, że zapoczątkował właśnie istnienie uzdrowiska. Tu jest basen solankowy i tutaj jest właśnie ten basen w środku. Proszę bardzo. Wybudował w 1823 roku. No poszłaby się trochę pokąpać w tej solance, ale to NFZ. No i ładny budynek, restauracja. Przy wejściu informacja z turystycznej pijalnia wody. Pijalnia wody. Pijalnia wody. No i molo. I ta. Ten zakład przyrodniczy Hafnera i Latarnia Morska. No i idę do mola. Tutaj jest placyk. To jest, proszę, jak tego, to możecie zobaczyć widok z latarni, to zobaczycie bardziej to wszystko. Ja jestem na dole, świeży oscypek, kukurydza, bób, takie etc. rzeczy tu są. No i tutaj pokazuję molo w Sopocie. Żeby wejść, trzeba kupić bilet. Żeby kupić bilet, trzeba odstać w kolejce, żeby i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy to jest warte. Dla mnie nie jest warte, bo byłem w Kołobrzegu. Nic nowego nie ma. No i tutaj są bursztyniana ta cała galeria, a tam z tyłu tyle ludzi, co widzicie, to jest kolejka, żeby zapłacić 9 zł i przejście do mola. 4,54. Pół kilometra w głąb pójdziecie i zapłacicie. I tutaj jest Grand Hotel, Casino Hotel się nazywał. W 1927 roku był zbudowany, tu gwiazdy. Były różne znane osobistości, wiadomo, High Life musi być wysoki, kurczę, byli tutaj Aznavour, Dietrich, De Gaulle, Garbo, Kiepura oraz chyba Hitler też miał tutaj swój jakiś wstęp. W każdym razie no 700 zł chyba trzeba za dobę dziadnąć, tak mi się wydaje, ale pokażę to wam z przodu. To nie. Proszę bardzo. O, Grand Hotel. Możecie sobie tutaj wejść, zamówić miejsce. Z boku po lewej jest chyba kasyno do dzisiaj. No, to jest taki ekskluzyw, że można to powiedzieć do dzisiaj. A
Warszawa, gości Grand Hotel. Z tyłu jest natryst, przybieralnia i takie inne rzeczy. No, niby to teraz u nas jest takie ekskluzywa, no, w Europie jest to normalne. I tu w parku jest Hafnera, pomnik on tego wszystkiego założył, uzdrowiska. Lekarz zakochał się w Sopociance. No i tutaj wybudował przede wszystkim molo też. To tam tylko nie takie długie, a 30-metrowe. Wojskowy dom wypoczynkowy już w 14 roku, w 1814 już byli pierwsi rekonwalescenci francuscy. Proszę bardzo. To jest w parku, od razu przy hotelu. I tu chyba po lewej stronie są korty tenisowe sopockie, chyba znane. Tam z tyłu właśnie jest hotel i dla dzieci park, rzeźby takie ładne. Idę do grodziska sopockiego, gdzie tam znaleziono pierwsze szczątki na tych terenach, tych osady ludzkie. Może i tutaj też by były, ale trzeba było kopać. I tutaj już nie wchodzę, korty tenisowe sopockie, znane zawody tu się odbywają, a ja idę dalej. I mamy Sopot Tennis Club, hala Haftera 57. Wiadomo, że Sopot tenisem stoi. W 1897 już klub tenisowy był w Sopocie. Tam z tyłu pokazywałem główne korty. Pełno szkółek też jest. Aleja Niepodległości w Sopocie, zwykła ulica, szeroka. Dwa pasy jedną, dwa pasy w drugą. 820. No i niczym się już nie różni od zwykłych ulic. Tylko co chciałem pokazać, zaraz pokażę. Trolejbusy. O! Rzadko są. I straż pożarna w Sopocie, fontanna Józefa upamiętniająca wieloletniego komendanta sopockiego, i to jest hydrant chyba z opery sopockiej, proszę bardzo. Fajnie. A tutaj obracam się zaraz do góry, jest 1 maja i tędy idzie się do opery leśnej. Nie wiem, czy będzie zimno, czy nie, ale można się przejść tam do góry. No i tutaj jest hotel Opera, do Opery Leśnej, i idę dalej. Jakaś tutaj jest tego śmego turyst, a 3 dychy za parking, co trochę przesadzili, powiem szczerze. No i idziemy dalej. Opera. O, już jest dobrze. To był skrót. I do Opery Leśnej. To na razie ma 3 gwiazdki w hotelu Opera. I Opera Leśna, tam główne wejście. Tu jest boczne, nie wiem, czy się płaci, czy nie. Ale zobaczymy. I Łysa Góra, 110 metrów nad poziomem morza w Sopocie. To chyba najniższy szczyt, jaki kiedykolwiek zdobyłem. Mała gwiazda, Dolina Radości, takie inne rzeczy. Nie wiem, co to jest, chyba tyle metrów, czy tyle minut. Nie wiem, czarnym. O, i tutaj jest Łysa Góra. Chociaż ja wiem, czy łysa, tam jest wyciąg. Widzę. To nie wiem, czy to jest po prostu Łysa Góra, czy po prostu ta górka, która jest do zjeżdżania w Sopocie po prostu. O, można tak to nazwać chyba, raczej w zimie. I ta górka to chyba jest, tam jest wyciąg tu, proszę, w Sopocie można nad morzem, zobaczcie, sobie pozjeżdżać w saneczkach czy na nartach. Co prawda otoczenie niezbyt przyjemne już teraz. Widzicie, tam jest ta łysa góra, 110 metrów, a tutaj troszeczkę śmieci się zebrało. Nie wiem dlaczego. No i wiadomo, boczne ulice, piękne
domki, co nie. Także sobie zejdźcie na bok, to sobie popatrzycie, jak się powinno mieszkać współcześnie, a nie w blokowiskach. Co nie. Także można coś pooglądać. Tor wyścigów w Sopocie. Z kolei.